Hej, hej, dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu z kawusią Inka ze spienionym mlekiem, ale powiem wam, że naprawdę doceniam jej smak, bo wcześniej jak piłam sobie, wiecie, tak Inkę zaparzoną i wlewałam mleko, to tak średnio mi to smakowało. Powiem wam, że nawet bardzo mi nie smakowało. Teraz, kiedy nie mogę pić w ogóle kawy, to doceniam, że mogę pić jakąkolwiek. Wiecie, patrząc na tą szklankę, czuję się, jakbym po prostu piła kawkę. Nie jestem typem kawosza żadnego, absolutnie, ale jednak lubię smak kawy, aczkolwiek nie potrzebuję jej, tak wiecie, na co dzień, żeby funkcjonować, bo... Ojejku, ale teraz te brwi mam za ciemne. Hello do tych włosów, co nie? Słuchajcie, no bez przesady. Muszę coś jaśniej je troszeczkę robić chyba. W każdym razie lubię po prostu i tak sobie piję dla smaku, nie dlatego piłam kawę taką normalną dla smaku, nie dlatego, żeby poczuć się lepiej czy coś w tym rodzaju, dlatego też jakoś tak na tamtym nie zależało, ale ogólnie lubię widok kawy ze spienionym mleczkiem, w ogóle uwielbiam te kolory, więc wiecie, tak cieszy oko, więc cieszę się i doceniam, że mogę chociaż tą inaczkę. Także wasze zdrowie, kochani moi, i dzień dobry. Także słuchajcie, chwilę odpoczywam i mam nadzieję, że ta chwila potrwa chwilę, a nie potrwa sekundę albo dwie i za chwilę nie usłyszę mama, bo powiem wam, że dzisiaj się tak, no mogę powiedzieć, że się troszkę narobiłam, bo umyłam u Aleksa okno, wyprałam firankę, umyłam kaloryfer od razu, zrobiłam przemeblowanie w sypialni, już w poprzednim vlogu mogliście zobaczyć, że było inne ustawienie. Dawno nie przestawiałam mebli, także słuchajcie, tak już się sporadycznie zdarza. Zrobiłam sobie trening, fakt faktem, że dzisiaj taki krótszy, bo 20 parę minut, ale taki dosyć mocny trening całego ciała z hantelkami u Marty w Fit Donci. Więc no, później tato był na kawie, później była Sandra na kawie. Ja już odkurzałam chyba z 5 razy dzisiaj, bo po prostu Ignaś mi co chwilę wyciąga tą taką plastelinę do takie a la Play-Doh i wiecie, to się kruszy, bo to taka z Pepko była kupiona, tańsza trochę i ona już jakąś chwilę ma i po prostu kruszy się. Więc co chwilę mam śmieci na podłodze, a ja tego bardzo nie lubię, więc co chwilę odkurzanie. No i teraz mam nadzieję, że będzie chwilę chociaż słychać w tle, że jednak ta chwila chyba nie będzie trwała długo. Ale chociaż chwilę, tak wiecie, sobie usiąść i posiedzieć. Byłam w ogóle w poniedziałek, byliśmy z tatą razem na drugim zabiegu akupunktury i właśnie pan mówił, że dzisiaj ma dobry dzień i zrobił mi super igły, także powiem wam, że... No, także miałam jakieś super igły zrobione, takie bardziej na uspokojenie myśli, takie bardziej, żeby wyluzować, odstresować. Właśnie pan oglądał mój język drugi raz już i pytał się mnie, czy mam lęki. Ja mówię, no, że tak. Dlaczego nie mówiła? Ja mówię, mówiłam, że mam nerwicę lękową, borykam się z nerwicą lękową i tak dalej. No i pan nakłuł mnie, niedużo miałam igieł, mój tato to po prostu masakra. On miał, ja nie wiem, ile, nie byłam w stanie tego zliczyć, ile on miał igieł, a pan powiedział, że musi go tak nakuć, bo po prostu musi działać jak najszybciej z tą ręką, żeby, wiecie, o tato odzyskał sprawność jak najszybciej. Wiecie, nie wiadomo na ile tą sprawność, ale bo zaraz mi kwiatki zrzucisz. Nie wiadomo na ile tą sprawność w ogóle odzyska, ale no jak odzyska, to żeby było to jak najbardziej wykorzystane, więc... więc słuchajcie, więc naprawdę był nakłuty strasznie, strasznie. Tyle tych igieł, szampanie, szok. A ja miałam mniej igieł i powiem wam, że naprawdę czułam się taka wyciszona tam, taka spokojna, taka zrelaksowana, taka wyluzowana, że nie pamiętam chyba takiego uczucia w ostatnim czasie u siebie, także naprawdę super. I teraz mamy znowu w poniedziałek na 19.30, tak jak właśnie ostatnio. Także dwa zabiegi za mną. O, Ignacy, chłopaki grają tutaj w piłkę, zaraz będzie z tego na pewno krzyk, pisk i płacz. Ignaś, musisz wyżej rzucić tą piłkę, bo ona się odbija o poręcz. O. No, także tyle. No, z wiosną, z wiosną i z latem przychodzi czas na alergię, także łączymy się w bólu alergicy. Mateusz zaczął chyba 6, a ja chyba zaraz dzień po nim. I on ma bardzo silną, straszną tą alergię, a ja mam też, ale wiecie, jakaś taka jest w miarę na razie do zniesienia. Aczkolwiek pędzi mnie cały nos, w ogóle katar się już pojawia, oczy łzawią. No, ale też wiecie,
śmieszne. Jakieś tam leki, które bierzemy w miarę tam pomagają znieść i przeżyć. Chwila nie trwała za długo, tak jak mówiłam i się obawiałam. Ferajna przyszła za mną na balkon, więc ja się stamtąd ulotniłam. Jak oni tam gdzieś grają w piłkę, no to ja wykorzystam czas i tutaj sobie podszykuję obiad. A dzisiaj taki typowo letni obiadek, bo młode ziemniaczki, sałata z działeczki od dziadka Romana ze śmietaną i do tego jajko sadzone. No więc u nas dzisiaj tak obiadowo prosto, ale jakże smacznie. Już po prostu jak patrzę na tą sałatę ze śmietaną i w ogóle na te ziemniaki, to już czuję po prostu to na moim podniebieniu, jakie to będzie pyszne. Uwielbiam, ale powiem wam, że jajko sadzone ostatnio robiłam jakieś, nie wiem, może z 2 tygodnie temu, ale przed tym czasem to ja nie pamiętam, przysięgam, nie pamiętam, kiedy robiłam jajko sadzone. Może w tamtym roku, właśnie też na lato jakoś tak, kurde, nie miałam w ogóle chęci i zawsze jak gdzieś tam pomyślałam, że a może jajko sadzone, czy napisałam sobie na liście, to zaraz, wiecie, zmieniałam na coś innego. Nie wiem, jakoś tak, wiecie, jajka w takiej formie, czy na twardo, czy na kanapki, czy też jajecznice, to tak, ale jakoś tak, kurde, nie było mi po drodze. A ostatnio mi bardzo smakowało i właśnie dziś powtarzam ten scenariusz. No i właśnie, słuchajcie, miałam wam powiedzieć trochę o Ignasiu, bo ostatnio mam jakiś taki ciężki czas z nim, ten tydzień myślę, i ja nie wiem, czy on po prostu wyczuwa, że Mateusza nie ma, że dłużej pracuje i po prostu daje, wiecie, popalić na całego. Taki jest, powiem wam, jakiś trochę zbuntowany, nie wiem, czy to dwulatka, czy trzylatka, albo po prostu, nie wiem, czy on się mieści w ramie czasowej, bo do 3 latek nam blisko. I powiem wam, że u niego to są takie fazy, ja mam wrażenie, że ten jego bunt trwa i on tak, wiecie, trwa dzień, dwa, później jest przerwa, później dzień, dwa, przerwa i tak, wiecie, tak w kratkę, tak naprawdę, ale no ten tydzień jest ciężki, ogólnie od Bożego Ciała, jakoś taki on się stał, taki, wiecie, cięższy we współpracy, wszystko jest nie tak, nie pasuje jemu w ten sposób, jak się uprze, to po prostu jak osioł taki, dużo chce robić po swojemu, wymyśla różnego rodzaju dziwne rzeczy, na przykład chce sobie wodę w kranie, jak na przykład myjemy zęby, on sobie chwilę sam myje, później ja mu szczotkuję te zęby, później on chwilę gdzieś tam sobie wodę przelewał z kubeczka do kubeczka. No to jak przelewał, to ja mu tak, wiecie, ledwo tą wodę puściłam. Chwilkę, żeby, wiecie, napełnić tam kubeczek czy dwa. A teraz on mówi, że on chce, żeby mocno woda leciała. No i jest problem rano z myciem zębów, bo on chce, żeby mocno woda leciała i nie przegadasz, no nie przegadasz. I zaraz jest płacz, ryk, jest lament, że mama zła. Znaczy, on tak nie mówi, ale wiecie, tak. Ja to tak oceniam i jest nie tak, jak on by chciał i w ogóle, no także naprawdę powiem wam, że w ogóle na przekór dużo rzeczy, jak już gdzieś wpadnie w swoją fazę takiej złości czy zdenerwowania, to właśnie jest wszystko nie tak, chcesz to nie, chcesz tamto nie, nawet z takich jego ulubionych rzeczy, wszystko jest nie. Nie, nie pasuje mu, on nie chce i w ogóle. A jak ja na przykład mówię, dobra, to nie będziesz miał, czy tam na przykład on lubi lizaki, no to ja mówię, to kupimy lizaczka w sklepie, nie, on nie chce. Ja kupię tego lizaka i daję jemu, nie, on nie chce lizaka, nie. Ja mówię, no to ja będę jadła. No to już w ogóle źle, że ja powiedziałam, że będę jadła tego lizaka. Powiem wam, taki naprawdę ciężki okres. Jeszcze chyba takiego nie miał, że tak było z nim ciężko, bo on teraz jest taki bardzo zaangażowany w życie, takie domowe, wiecie, widzi, co ja robię i on też właśnie by chciał. I dzisiaj właśnie myliśmy okno u Aleksa, ja z jednej strony, Ignaś z drugiej strony, później ja poprawiałam jego stronę, no to musiałam go zająć, żeby właśnie pomógł mi tam z tym kaloryferem, no to był trochę ten kaloryfer i o dziwo naprawdę obyło się bez żadnych buntów i w ogóle umycia tego okna, no aczkolwiek musiał ze mną, naczynia też najczęściej ze mną, struganie ziemniaków też, bo on idzie po koparę i rzuca, ja daję mu ziemniaka, on rzuca do garnka z wodą, także powiem wam, że no, mój towarzysz życia, tak na co dzień i powiedzmy przez 7 dni w tygodniu. No więc powiem wam, że tak, jestem ogólnie trochę zmęczona właśnie tym jego nastawieniem takim negatywnym, bo ja staram się jak najwięcej cierpliwości zachowywać, żeby, wiecie, to było, wiecie, żeby nie denerwować się, nie krzyczeć, bo to też na pewno nie wpływa dobrze, aczkolwiek no czasami gdzieś tam nerwy puszczają i głos się podnosi, bo to no nie da rady, a już jak w ogóle do imprezy dołączy Aleks, to jest po prostu taka zadyma niekiedy, taki pisk, wrzask, że o Jezu, aż normalnie mam ciary na samą myśl. Ja w ogóle Aleks na Ignasia działa też jak płachta na byka, jak już padnie ten swój trans taki, że nie pasuje mu to czy tamto, no to
też z Aleksem są takie różne ekscesy, więc powiem Wam, że naprawdę no, ciemna strona macierzyństwa, no, aczkolwiek nie ma czego ukrywać i ja głośno i wyraźnie mówię, że czasami po prostu naprawdę mam serdecznie dosyć i najchętniej bym gdzieś poszła, zamknęła się, wyszła i w szafie na przykład sobie posiedziała. To by było dobrze, może byłoby jak w Narni, że znalazłabym jakieś wyjście. Kurde, muszę kiedyś spróbować. No, dzisiaj sobie zrobiłam właśnie przemeblowanie w sypialni. Tak teraz mam na tej właśnie ścianie łóżko, tu komódkę, no i tutaj łóżeczko i też komoda. To w ogóle są ciuchy na Vinted do sprzedania. Muszę właśnie jechać, wysłać paczkę. Może dzisiaj po południu mi się uda, jak nie to jutro właśnie ze szpilkami, bo udało mi się sprzedać szpilki. A właśnie zaraz sobie je zapakuję, bo ja ogólnie wszystkie moje paczki, które do tej pory wysłałam, w sumie 5 chyba, to będzie 6, to wszystko pakuję w właśnie w czyste pudełka po butach. I tak wiecie, że wszystko było ładnie. Taśmą, później muszę jechać etykietę wydrukować sobie. No, także jutro chyba to zrobię. Chciałabym zrobić to dzisiaj, bo ogólnie lubię od razu wysyłać paczki, żeby tam, wiecie, ktoś kupił, żeby otrzymał jak najszybciej. Aczkolwiek dzisiaj mi tak nie wiem, czy będzie pasowało. No, zobaczymy. Ale na pewno teraz się zabiorę za to, dobrze sobie przypomniałam, mówiąc Wam, żeby te szpilki sobie spakować. Słuchajcie, ja od rana pracowicie. Teraz tak chciałam Wam powiedzieć, czy kojarzycie. Być może kojarzycie, jak pokazywałam Wam takie właśnie spodnie kaki z Sinsaya, że sobie kupiłam w październiku ogólnie i średnio byłam z nich zadowolona. Może raz je miałam na sobie i raz były wyprane. I stwierdziłam, że wczoraj nagle, że wezmę sobie ten pasek, bo chciałam coś zielonego do włosów. I nagle mnie tak olśniło, że przecież ja mam w spodniach zielony pasek właśnie w tych Sinsaya i sobie wezmę to i będę miała jako opaskę. Bo i tak nie chodzę w spodniach. Ale nagle jeszcze bardziej mnie olśniło, że przecież ja mogę zrobić z nich krótkie spodenki. No i właśnie dziś, w piątek rano, to nastąpiło i zrobiłam sobie z długich krótkie spodenki. Poszczępiłam tutaj właśnie tą część. Najpierw zrobiłam na mankiet zawinięte, ale niestety one tutaj były na mnie zbyt opięte, jak ja zrobiłam ten mankiet, bo wiecie, szedł materiał stąd, gdzie one były szczuplejsze. No i tutaj niestety takie bułki mi się robiły. Na upartego mogły być, ale no po co gdzieś tam się męczyć, więc zrobiłam sobie takie spodenki i powiem Wam, że jestem mega, mega zadowolona. Takie drugie życie dla rzeczy. Myślę, że to jest fajny pomysł i dajcie znać w ogóle, czy Wy też tak robicie, że wiecie, mam nadzieję, że mi się to dobrze nagrywa, bo słuchajcie, chcę sobie troszeczkę rozjaśnić obraz. O właśnie, bo tak słabo było widać. O właśnie. Także dajcie znać, czy Wy też dajecie drugie życie rzeczą. Ja to robię bardzo często i na przykład teraz w ogóle chłopakom moim, dobra, będzie chwilę jaśniej, bo już nie będę zmieniać, teraz na przykład Ignasia szafę całą, w sumie komodę, przejrzałam i wszystkie rzeczy, które miał za małe, na przykład spodnie, przerobiłam na spodenki, wiecie, koło domu jak znalazł, słuchajcie, wiecie jak jest z dziećmi, brudzą się, nie patrzą, ja też, wiecie, ubierając mu takie rzeczy w ogóle nie mam stresu kompletnie, że on gdzieś je ubrudzi, czy cokolwiek z nimi się stanie. Natalia, padłam, brawo. Także słuchajcie, nie stresuję się właśnie dając mu takie rzeczy przerobione właśnie z powiedzmy poprzedniego sezonu z długich spodni. Idziemy na dwór i po prostu niech się dzieje co chce. Także bardzo Wam polecam. Ja przejrzałam właśnie Ignasia szafę i bluzki, które były gdzieś tam, wiecie, powiedzmy przed nadgarstek, są za krótkie, żeby ubierać, wiecie, w razie gorszej pogody jako długi rękaw. Też przerobiłam cyk na krótki rękaw i tyle, no nie ma co, więc po prostu mamy taki sposób, nie wiem, być może nic odkrywczego, myślę, że nic odkrywczego, ale może coś Wam podpowiem właśnie, jak nie macie co zrobić z rzeczami dla dziecka, a są troszeczkę przymaławe, jeśli chodzi o rękaw, bo u mnie akurat najczęściej Ignacy właśnie z rękawów wyrasta i z nogawek, bo tutaj na szerokość jest okej, no i przerobiłam chyba ze 4 bluzeczki i chyba z 5 par spodni, bo za krótkie spodnie na spodenki poszło i tyle. I dzisiaj właśnie to samo stało się z moimi spodniami i zostawiam ten materiał, bo może coś uda mi się zrobić właśnie jakąś opaskę. One były tutaj właśnie z taką klamrą, takie 7 ósmych. No. I mam nowe spodenki tym sposobem. Kto powie, że przerobione? Myślę, że dużo osób by nie zgadło. Także ja się cieszę, mam nowe spodenki. Spodnie długie nie będą leżały. Więc super, a chciałam po prostu taki właśnie krój spodni
taki krój spodni, bardzo, bardzo chciałam, więc mam! Super, także mega, mega się cieszę i jeszcze raz Wam polecam. Dobra, zbieram się do roboty dalej, bo mi chwilę zajęło, bo najpierw mówiłam Wam na mankiet, później takie poszczępione. No, także pracujemy dalej. Powiem Wam, że ogólnie cały ten tydzień, no, cały tydzień tak, nawet dłużej, praktycznie się nie maluję, że teraz w ogóle nawet nie mam tutaj korektora w okolicy oczu, bo niestety zbiera mi się, wiecie, bo jest ciepło i w ogóle, więc już starłam. I powiem Wam, że naprawdę jeszcze twarz mam trochę tak, wiecie, lekko opaloną i nie wiem, ale jakoś tak się polubiłam w takim wydaniu. Mimo, że jakieś tam przebarwienia są, wiecie, tutaj, czy tu mi wyszło takie przebarwienie teraz od słońca, ale mnie bardzo szybko słońce ogólnie łapie, że jestem mega, nie wiem, czy to widzicie, ale jestem bardzo opalona. I mimo wszystko powiem Wam, że jakoś tak to wydanie mi się podoba, nie wiem, mam wrażenie, że jakoś tak młodziej wyglądam. Nie wiem, no Mateusz tak mówi, że dobrze mi tak, on w ogóle woli mnie bez makijażu, to już w ogóle pomijając ten fakt, ale on właśnie mówi, że w takim wydaniu wyglądam dobrze, właśnie młodziej zupełnie, w ogóle jak te wszystkie, mówi, plamki, właśnie takie pieprzyki, piegi w ogóle są odsłonięte, to wygląda to dużo, dużo lepiej. Także jakby tak się lubię latem, mogę tak chodzić, bo tak naprawdę, a wiecie, buzia w podkładzie, w tych wszystkich pudrach, bronzerach i tak dalej, no jednak to jest męczące. I teraz jeszcze przy alergii, wiecie, i tak dalej, to nos czerwony, więc to jest na pewno plusem. W ogóle już jest prawie 20, byliśmy w mieście, załatwiliśmy wszystkie sprawy, wysłałam tę paczkę, którą jeszcze miałam wysłać i byliśmy na lodach, trochę na placu. Później przyjechaliśmy do nas na plac, pogoda piękna, chociaż zapowiadałam jutro i pojutrze ochłodzenie i trochę burzowo i deszczowo, a my jutro jedziemy do Opola, bo mamy urodziny mojej chrześnicy. No i tak, takie plany. I zaraz idę się ogarniać, myć i no jakiś wieczór, jakiś film. Ostatnio oglądaliśmy M jak morderca. Spoko, polecam Wam, ale no nie oczekiwałabym od tego filmu, wiecie, po obejrzeniu jakichś takich wysokich lotów, takiego, wiecie, mega filmu, tak wiecie, z takiej wyższej półki, ale fajne do obejrzenia. Powiem Wam, naprawdę spoko. A wczoraj oglądałam O to zadbam, chyba się nazywało. Taki tytuł chyba, O to zadbam. To mi się wydaje, że były te właśnie dwa słowa, były takie krótkie i później zadbam, bo cały czas mi wchodzi na myśl o wszystko zadbam, albo o, zadbam o wszystko, a to było chyba o to zadbam, czy coś takiego. Spoko, też Wam polecam. Był w ogóle w kategorii komedia, a tam nic komediowego absolutnie nie było. I nie wiem, czemu Netflix tak wrzucił akurat do tego folderu komedia ten film, nie mam pojęcia, ale no był. To Wam obejrzałam z taką naprawdę mega ciekawością i ostatnio oglądałam, może jaką ja mam pamięć do tytułów, to jest aż wstyd po prostu, nie przypomnę sobie tytułu, pamiętam jedynie na o co chodziło, znaczy oglądałam stosunkowo niedawno, kilka dni temu i jedyne co mogłam powiedzieć, to co, o co tam chodziło w tym filmie, ale kurde, jaki to był tytuł. Nie przypomnę sobie. Ja dobra, nie będę Wam motała. Jak sobie przypomnę, to powiem Wam albo w tym vlogu jeszcze, albo w przyszłym. Bo też bardzo fajny film był. Taki bardzo rodzinny, wiecie, taki uczący, pouczający też co do, wiecie, rodziny, więzi między rodzeństwem i tak dalej, po śmierci właśnie ojca. No ale kurde macie, no nie przypomnę sobie, dobra, do końca tematu, a jeszcze chciałam Wam pokazać właśnie moje nowe spodenki, wystylizowane, tylko tak naprawdę żadnej rewelacji nie ma, ale mega mi się podoba połączenie właśnie beżu z kolorkiem kaki, w ogóle te spodenki no wyszły mi świetnie, znaczy wiecie, no żadnej tej roboty nie było, ale ogólnie no te spodnie zdecydowanie, jeśli chodzi o mnie, nadają się jako krótkie, są ideolo. No, lekkie plamki na lustrze, nie zwracajcie uwagi, że ja ogólnie, zobaczycie, jestem opalona już dosyć, więc mnie słońce łapie naprawdę szybko, także ja w ogóle tak mocno się opaliłam, słuchajcie, w burze ciała, a w burze ciała było może 23 stopnie, ale było słonecznie cały czas i ja wiecie, gdzieś tam cały czas Ignasiem przy tej piaskownicy, czy huśtawkę, czy trochę na hamaku rozkładaliśmy tą trampolinę i powiem Wam, że naprawdę mnie słoneczko złapało mocno.
już ten dzień. No i wiadomo, jak się z Ignasiem chodzi też kilka godzin po dworze, a my wychodzimy gdzieś około tak najwcześniej 15, tak nawet 16 bym powiedziała najczęściej. No i jeszcze to słoneczko tak opala, także ja już jestem opalona, już powiem szczerze, że nie wiem, czy chciałabym jeszcze bardziej się opalać, bo już ręce mam dosyć mocno, może jeszcze trochę nogi tak bardziej z tyłu, bo z tyłu mam zawsze większe. O, jakoś tak, wiecie, jak gdzieś to jestem przodem do słońca najczęściej. No, dobra, tak, pogadałam, idę się ogarniać, myć i na siebie szkodzić kolację sobie jakąś, bo ja teraz właśnie muszę jeść tak kolację po 20, żeby przed 2 godzinki przed spaniem minimum już być po kolacji, także idę coś tam sobie naszykować i Ignasiowi od razu przy okazji, no i później coś obejrzymy, chociaż Mateusz mi coś wspomniał, że jakiś coś z piłką jest, nie wiem, czy Mistrzostwa Europy, czy czego tam, ale coś jakieś wydarzenie jest sportowe, więc nie wiem, czy ten film dzisiaj będzie. No jak coś, to będzie mecz na tapecie, a Paulina sobie posiedzi na telefonie albo na laptopie, zobaczymy. Dobra, także zmywam się. Słuchajcie, oglądam sobie akurat story Kasi, Kasi Siarki i słuchajcie, chciałam się do tego odnieść, bo z jednej strony Kasia mnie trochę pocieszyła, chociaż to może nie brzmi zbyt dobrze w tej sytuacji, ale no mimo wszystko czuję się taka trochę pocieszona. I słuchajcie, chodzi o dzieciaki, nasze dzieciaki w wieku, tak jak Kasi córka ma 11 lat, Aleks mój ma skończone 13 lat, ogólnie o taką naszą młodszą młodzież i o to, jakie mają teraz wzorce, o to, co oglądają, co na nich ma wpływ i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Właśnie Kasia odnosiła się do tego właśnie, co tam jej córka ogląda i jak to w ogóle wygląda u nich w domu. Tak w skrócie wszystko, dzieciaczki jakieś tutaj krzyczą, także sorki. Ja wam muszę powiedzieć, że ja osobiście też kontroluję mojego Aleksa i co do telefonu, co do tego, co ogląda. Wiadomo, że to nie jest po prostu do ogarnięcia, żebym ja wiedziała, wiecie, wszystko od A do Z i wiedziała w 100% i gdzie on się porusza, co on robi, z kim dokładnie się zadaje, do kogo napiszę SMS-a, czytam jakąś wiadomość, ale staram się naprawdę być z tym jak najbardziej na bieżąco i wiecie, gdzieś tam to kontrolować w miarę możliwości. Mówię, no nie udaje się to w 100%, wiadomo, ale gdzieś jakieś tam pojęcie mam, co się z moim dzieckiem dzieje i w jakim towarzystwie on się porusza. I powiem wam, że gdzieś tam znam rodziców, którzy tak jakby wiecie, nie wiem, czy to jest kwestia bezstresowego wychowania, czy po prostu kwestia, nie wiem, dużego zaufania, tego, że wiecie, no uważają, że kontrolowanie dziecka nie jest na miejscu, bo dziecku należy się jakaś prywatność i tak dalej, i tak dalej. Ja się też z takimi rzeczami zgadzam, ale powiem wam, że może trochę zrzucę to na czasy, w jakich żyjemy, bo wiecie, ten dostęp do internetu taki łatwy w tym momencie jest takim kusicielem i wiecie, i być może gdyby tego nie było, to może to troszeczkę by inaczej wyglądało, bo no niestety ja uważam, że na wpływ na nasze dzieci w dużej mierze ma właśnie też internet, YouTube, Instagram, TikTok i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego się pojawia coraz więcej i ja sama na przykład widzę po Aleksie, jak on mi niekiedy jakieś tam rzeczy opowiada, że po prostu normalnie naprawdę szczęka opada do samej ziemi i ja naprawdę się boję po prostu, martwię się o to, co będzie dalej, bo jeżeli teraz dla większości dzieci, bo trzeba to powiedzieć szczerze, głośno i wyraźnie, wzorcem jest jakiś tam YouTuber, osoba, która zarabia pieniądze właśnie poprzez nagrywanie filmików, która tak naprawdę wybiła się albo jest znana z takich rzeczy typu jakieś tam, wiecie, nie wiem, tutaj akurat wspomnę o nie chcę, wiecie, mówić może nazwami kanałów, ale po prostu o osobie, która gdzieś tam pieniądze płaciła za na przykład przebieranie się za małpy i skakanie po drzewie, albo też robienie jakichś różnych innych idiotycznych rzeczy. Jeżeli nasze dzieci gdzieś to oglądają, no to kurde,
to co w ich głowach tak naprawdę się zaczyna rodzić. Wielokrotnie gdzieś tam jak rozmawiałam właśnie z Aleksem, to jak on mówił do mnie, ja się go pytałam na przykład, Aleks, i mówiłam mu, żeby się uczył, bo jeżeli się nie będzie uczył, to nie będziesz miał dobrej pracy, jeżeli nie będziesz miał dobrej pracy, to niestety będziesz musiał się zatrudnić gdzieś w jakichś takich no, pracach, które nie dają jakichś możliwości i dobrego zarobku, i rozwoju, i tak dalej, i tak dalej. I co? No wiecie, w Aleksa głowie, który gdzieś tam ogląda takie rzeczy, jest myśl, no youtuberzy zarabiają pieniądze i to tak, tak naprawdę się wydaje. Dla takich dzieci wydaje się, że to jest takie, wiecie, pstryknięcie palcem tak naprawdę, bo oni na razie mają takie pojęcie, że wiecie, ta, jeżeli widzą coś w telewizji, że ta kasa tak łatwo przychodzi komuś innemu, to mi też tak będzie łatwo przychodziła. I najgorsze jest to, że ci ludzie, ci młodzi ludzie, którzy gdzieś tam mają swoją sławę w tym momencie w internecie, to oni, właśnie tak jak Kasia powiedziała, zwykle zabłysną jakąś totalną kretyńską głupotą, takim totalnym debilizmem, który po prostu w oczach, tak jak nas tutaj, 30-latków czy tam dalej, jest naprawdę no, wręcz szokujące, zadziwiające, że coś takiego może się pojawić w internecie, coś takiego ludzie oglądają, bo to już nie chodzi o to, że ten ktoś coś takiego nagrał, ale my odbiorcy dajemy szansę temu komuś, szansę rozwoju poprzez to, że my oglądamy i wyświetlenia rosną i pieniążki na kasie, wiecie, rosną coraz bardziej i ta osoba, wiecie, zyskuje i jako zarobki, kontrakty z firmami różnymi, różnego rodzaju tam profity i tak dalej, dzięki nam, osobom, które to oglądają. I jeżeli właśnie dla takiego dziecka taki youtuber jest gdzieś tam inspiracją, jakimś takim wzorcem, no to co w głowie takiego dziecka rośnie i mnie to w ogóle przeraża, bo słuchajcie, ja też, tak jak właśnie Kasia powiedziała, też kilkukrotnie mi się zdarzyło Aleksowi coś tam zabronić, ale nie jestem w stanie mieć na to totalnego takiego mocnego wpływu, dlatego że Aleks pójdzie na podwórko do dzieci, czy też spotka się w szkole ze swoimi rówieśnikami, a oni oglądają takie rzeczy i nawet jeśli ja, wiecie, zabronię Aleksowi oglądać pewne rzeczy w internecie, pewne filmiki, pewnych ludzi, no co z tego, jak on pójdzie gdzieś tam do kolegi, czy z kolegą się spotka, dzieci mają na dworze telefony, oglądają, albo też grają w jakieś tam przeróżne gry, no i co z tego, że ja go gdzieś w domu od takich rzeczy będę próbowała odciąć, jak on pójdzie dalej z kolegami i tak będzie miał z tym kontakt. I to musiałoby być, wiecie, takie zbiorowe, wspólne wychowanie dzieci, gdzie tam naprawdę wszyscy działamy, wiecie, po jednej myśli i no to jest nierealne, tak? Ale tak sobie gdzieś tam myślę, że po prostu to, że my będziemy próbować walczyć, wiadomo, że musimy starać się naszym dzieciom wpajać mimo wszystko jakieś dobre wartości, mimo wszystko walczyć z tym, chociaż no jakieś tam są marne efekty. Ale myślę, że nie ma co się poddawać i trzeba walczyć, trzeba o tym mówić, tłumaczyć, ile wlezie po prostu do znudzenia tak naprawdę, bo być może gdzieś tam mimo wszystko zasiewa się to, co my mówimy tym dzieciom w naszym głowie, mimo że tego na razie nie widać, to gdzieś tam może faktycznie ta myśl się pojawia i gdzieś ona się, wiecie, kiełkuje w głowie i być może za jakiś czas da jakieś owoce, aczkolwiek no, mi jako właśnie rodzica, mamy 13-latka i jest, naprawdę czasami jest ciężko, chociaż ja nie mogę powiedzieć, że Aleks jest, wiecie, złym dzieckiem, niegrzecznym i tak dalej, ma swoje tam, wiadomo, za uszami, ale myślę, że jak każdy, ale widzę, że go ciągnie, bardzo go ciągnie do takich rzeczy, bardzo go ciągnie właśnie do tych youtuberów, do tych, nie wiem, frizów, ekipy, Kruszwili i tak dalej, tak dalej. Nie wiem, czy oni wszyscy jeszcze nagrywają, bo jakoś się tym nie interesuje. Kiedyś właśnie swego czasu, jak gdzieś tam właśnie, nie wiem, to było 2 lata temu, jakoś wpadłam na, przez przypadek zupełnie na filmiki, to po prostu serio, szczęka mi opadła do samej ziemi. Na czym teraz ludzie zarabiają? Naprawdę, teraz po prostu taki przekaz makijażowy, czy przekaz taki, wiecie, jakiejś wiedzy, taki, który ma edukować, naprawdę jest tak nisko, ma taką niską oglądalność, ale po prostu jakieś filmiki naprawdę takie pokazujące totalną głupotę, już nie samego twórcy, ale właśnie ludzi, którzy to oglądają, ludzi, którzy są w to wpatrzeni, że po prostu mnie to naprawdę przeraża, serio, mnie to przeraża i ja nie wiem, dokąd to wszystko idzie, w którą stronę, ale na pewno nie w dobrą i na pewno nie będzie nic z tego dobrego, więc tak, wiecie, ode mnie taki apel, jeśli gdzieś tam naprawdę mega ufacie swojemu dziecku i dla Was nie ma czegoś takiego, moje dziecko jest grzeczne i nie powiecie złego słowa na swoje dzieciątko, to słuchajcie, miejcie oczy szeroko otwarte, miejcie to zaufanie, ale miejcie też te oczy szeroko otwarte, bo
naprawdę to jest chwila, moment, gdzieś tam coś skusi, a to kusi, bo być może dziecko nie ogląda, ale kolega ogląda, drugi kolega ogląda, zacznie o tym mówić i tak dalej i wiecie, ciekawość w głowie się mimo wszystko zrodzi i gdzieś tam ten mały człowiek nasz zajrzy i później gdzieś tam się w to zatraci, a to jest naprawdę niebezpieczne. Naprawdę jest to niebezpieczne i dziwi mnie fakt, że no taka platforma jak YouTube gdzieś tam nie wprowadza ograniczeń na takie właśnie, na takie treści, no bo kurczę, no z tych dzieci, co z tych dzieci wyrośnie, jak oni będą dzieci od małego, od jakichś tam, kiedy wchodzą w ten taki młodzieżowy wiek, będą mieli takie coś w głowach, no to co będzie dalej, nie wiem, wszyscy zostaniemy youtuberami i tak dalej i wiecie, no Aleks ma w domu powiedzmy przykład, tak, że mama nagrywa, okej, okay, ale gdzieś tam te treści są takie skierowane do mamusiek, do kobiet, do właśnie dziewczyn, w taka sfera, wiecie, beauty, domowa, jakaś taka mamusiowa właśnie, coś trochę z wychowania, trochę z zakupów, trochę z ciuchów, trochę z mody, urody, styl i tak dalej, więc to myślę, że to ma jakiś sens, chociaż ktoś może powiedzieć, no co to w ogóle twoje gadanie, jaki ma sens, ale to jest taki powiedzmy kontakt między nami, że gdzieś tam troszeczkę ja mówię, co tam u mnie, opowiadam wam tak, wiecie, na coś w rodzaju kawy z koleżanką, pokażę wam troszkę inspiracji, czasami i ciuchowych, co udało mi się upolować, czasami makijażowy, chociaż teraz rzadko, trzeba to przyznać, czasami coś z obiadu i wiecie, ja tutaj jestem z tego starego YouTube'a, kiedy zaczynałyśmy nagrywać w tych latach 2000, tak jak ja 2011, to ten YouTube wyglądał zupełnie inaczej i ja jestem z tych właśnie starych tak naprawdę YouTuberów i ja w tym świecie nowym teraz, aktualnie, kiedy jakbym miała zaczynać teraz od zera, na pewno bym tego nie zrobiła, bo ja bym się kompletnie nie odnalazła, nie miałabym z czym po prostu przyjść. I ja sobie zdaję sprawę, że patrząc na tamte jakieś tam rzeczy, które pokazują ci ludzie, to moje vlogi są po prostu nudne jak flaki z olejem dla niektórych, ale właśnie ja pochodzę z tego starego YouTube'a i ja cały czas idę tą drogą tego starego YouTube'a, tak? Poczekajcie. No, także wiecie, słuchajcie, ja nagrywam zupełnie inne treści niż teraz są, wiecie, ja jestem taka, teraz jest współczesność, jestem trochę z tych starszych lat i ja cały czas idę tą samą drogą gdzieś tam cały czas, wiecie, gdzieś mniej więcej w tym samym klimacie, więc ja bym się totalnie nie wpisała już teraz w aktualny... aktualne jakieś tam ramy YouTube'a i w ogóle to, co gdzieś tam jest pokazywane, no totalnie do tego bym nie pasowała, więc wiecie, no większość może tutaj stwierdzić, że naprawdę u mnie jest nuda, no ale właśnie moim wytłumaczeniem jest to, że ja gdzieś tam jestem na etapie właśnie tych lat wstecz, troszeczkę do tyłu, także tak to wygląda z mojej perspektywy. No i tak się czasami właśnie zastanawiam, do czego to wszystko zmierza, jak to będzie wyglądało za kilka lat, jak to w ogóle będzie działało, nie wiem, ale jakieś takie to troszkę dziwne się staje, te takie treści naprawdę fajne, które gdzieś tam się pojawiają w internecie, znikają, naprawdę mało ludzi ogląda, jak już tak wiecie, ci ludzie są może znudzeni, bo wiecie, tutaj gdzieś widzą jakieś takie różne rzeczy, dziwne rzeczy, których gdzieś na co dzień nie widują i też wiecie, jeśli ktoś ma takie spokojne rodzinne życie, to gdzieś może szuka jakichś takich, powiedzmy, wrażeń w internecie, czegoś nowego, czegoś, czego w jego życiu nie ma. Inni znowu gdzieś tam wy mi piszecie, że właśnie jestem na takim, powiedzmy, samym poziomie jak wy, czyli dom, dzieciaki i tak dalej, i tak dalej. I miło się wam ogląda właśnie taką zwykłą codzienność, bo wy też właśnie w takich klimatach przebywacie i to jest dla was takim, wiecie, życiem, a nie potraficie się odnaleźć gdzieś tam w takiej rzeczywistości, wiecie, innej, nowej. Więc mnie to cieszy, fajnie, że są takie osoby, ale myślę, że za jakiś czas, wiecie, w końcu te osoby też gdzieś tam się znudzą takim YouTube'em i być może odejdą po prostu całkiem i my takie dziewczyny, które tam nagrywają, wiecie, tak przed siebie, troszeczkę o sobie, troszeczkę gdzieś tam o takich rzeczach kosmetycznych, czy tam makijażowych, ciuchowych, domowych, też po prostu, no... umrzemy śmiercią naturalną, może o tak. I gdzieś tam, wiecie, kanały przejmą takie zwariowane osoby i one będą gdzieś tam, wiecie, prowadziły, będą guru internetu i wiecie, będą zarabiały, już zarabiają krocie, ale będą zarabiały jeszcze więcej. No, a my takie małe kanały będziemy tak sobie działać przed siebie i po prostu ja bym chciała tylko z waszej strony, żebyście były, oglądały, żebyście jeśli nie subskrybujecie, żebyście subskrybowały, komentowały, nawet serduszkiem, kciukiem, uśmiechem, czymkolwiek, po prostu żebym wiedziała, że jesteście. Wyświetlenia jakieś tam są, nie są one duże, ale po prostu jak ja będę widziała w komentarzach, że ktoś zostawił jakiś znak po sobie, to będę wiedziała, że oglądał i będzie mi
ogromnie miło. Także nas tutaj, takie mniejsze kanały, wspierajcie chociażby właśnie taką obecnością w komentarzach i tym, że dacie znać, że jesteście. A ja sobie tak w ogóle usiadłam, bo pomyślałam sobie, że właśnie zrobię sobie mój minimalistyczny makijaż na teraz na te ciepłe, upalne dni, czyli rzęsy i brwi. No. Więc ja ostatnio cały czas tylko i wyłącznie tak, w sobotę się malowałam i miałam pełny makijaż, bo byliśmy w Opolu na urodzinach mojej chrześnicy. No, a tak to poza tym nie noszę makijażu. Więc jeśli chodzi o właśnie temat kosmetyków, to póki co na razie u mnie klapa, bo, no bo się nie maluję i też nie kupuję. Staram się, wiecie co, wykończyć takie rzeczy, które gdzieś tam mam i które już powinno się wykańczać, bo już od dłuższego czasu są i nie ma też sensu tego trzymać, więc tak sobie używam to, co mam. I na razie tak temat kosmetyków u mnie też, wiecie. Troszkę tutaj cichutko, no ale jeśli coś tam gdzieś kupię, to na pewno będą się pojawiały takie polecajki bardziej, co tam, gdzie tam się u mnie sprawdziło. No i u mnie standardowo właśnie tuszowanko, rzęs, robię sobie brwi, troszeczkę zamaskuję cienie, tutaj tak tylko delikatnie i nic więcej, bo w ogóle jestem przed samym okresem i jakieś mam dwa boboki w ogóle na twarzy. Ostatnio też właśnie częściej byłam w mieście, w sklepach, maseczka i już jak maseczka się pojawia na twarz, to na twarzy to już coś się dziwnego dzieje z tymi moimi właśnie jakimiś babokami. Także dobra, kochani, ja się ogarniam, robię sobie brwi i tyle, bo będziemy z Ignasiem na pewno szli sobie na dwór, ale to tak musimy troszkę poczekać, bo jest naprawdę tak. Dzisiaj w ogóle jest ciepło i tak jest dużo, no całe niebo jest w ogóle za chmurami, więc to słoneczko trochę wychodzi, trochę jest takie, wiecie, przygaszone, ale jest ciepło, bo już byłam dzisiaj u babci i to szliśmy chyba przed 10 i wracaliśmy chyba po 11, więc naprawdę już wtedy grzało, także co to dopiero będzie za jakąś chwilę. Dobra, bo się znowu nagadam. Także ja się, kochani, maluję i w sumie się pożegnam z Wami, zakończę vloga, bo troszeczkę się nagadałam, też mam nadzieję, że podejmiecie temat i napiszecie, jak z Waszej perspektywy wygląda internet, jak tam w ogóle Wasze dzieci, czy oglądają, czy też może nie, być może są takie właśnie dzieci, no ja osobiście nie znam, ale może Wy dacie znać, które się kompletnie nie interesują internetem i naprawdę w ogóle dajcie znać, czy Wasze dzieci i w jakim wieku mają telefony, bo Alex dostał ogólnie telefon, pierwszy telefon na 9 urodziny od Marcina. Ale ja naprawdę staram się ograniczyć telefon, bo przez to zdalne nauczanie ten telefon był tak naprawdę od godziny 8 prawie do 14 cały czas, bo były lekcje. W przerwach też gdzieś tam, wiecie, niekoniecznie i nie zawsze złapałam go, żeby gdzieś ten telefon odłożył, tylko cały czas był, wiecie, telefon i teraz tak naprawdę do minimum ograniczyłam tylko jakiś tam kontakt, jak musi gdzieś tam zadzwonić do kolegów. Zresztą on dużo teraz na dworze przebywa, ale mimo wszystko, no i mówię, ale telefon ma od 9 roku życia, więc tak, ale no mówię Wam, że naprawdę ja od samego początku ten telefon był taki pod kontrolą i do dnia dzisiejszego jest i też w ogóle takie chciałabym po prostu, żebyście Wy też gdzieś tam ile mogły kontrolowały, bo to też wiecie, jeżeli inni rodzice będą kontrolowali swoje dzieciaczki, gdzieś tam będą miały to na uwadze, to też innym rodzicom będzie łatwiej, bo wiecie, najgorsza sytuacja jest, kiedy gdzieś tam dziecko się poskarży swojemu koledze, że mama zabrała mi telefon, a ten kolega powie, mi mama w ogóle nie zabieram. Ja mam telefon cały czas, całą noc, cały dzień i tyle, mogę sobie robić co chcę i siedzieć ile chcę, bo też takie wiadomo, sytuacje się zdarzają, gdzie rodzic kompletnie nie ma pojęcia, co się z dzieckiem dzieje i ma totalnie to gdzieś. A jak gdzieś tam będzie ta kontrola, tak jak właśnie Kasia tutaj powiedziała, że kontroluje, że też zabrania czasami, to wiecie, to dla mnie jest wsparcie i dla Was też powinno być, jeśli jesteście w takiej sytuacji jak my, gdzieś tam, gdzie Wam naprawdę na tym zależy, sprawdzacie, kontrolujecie i chcecie, żeby wiecie, no to było po prostu sprawdzane i pod kontrolą Waszą, więc no im więcej nas będzie, tym będzie nam na pewno raźniej i być może gdzieś tam troszeczkę, wiecie, właśnie te dzieciaki będą kontrolowane, to będą gdzieś, będzie to ich to myślenie i wiecie, ta uważność będzie po prostu lepsza. Także dobra, tyle kochani, trzymajcie się ciepło i do następnego. Buziaki, hej!